Jako przejrzyk ma wystarczająco dużo czasu, aby skutecznie podać, ale jest bardzo dwa ręki, który zalicza wszechwy i akcja w ogóle dla jego wyszanie. Tymczasem ciekawy pomysł będzie na pewno akcja podaniowa. Chyba zdecyduje się na surowy bieg kamery Nellows. I daleka bomba, dalekie podanie pole punktowe. To jest touchdown, który złapał Krzysztof Ofiar. Rozpoczynamy tę przeciągę. Bardzo ciężkie sytuacje teraz w naszej rozwoju. To jest biega na prawą stronę. I tam jest! Bieżących rozgrywkach, a więc... Zaczynamy. Kolejna próba. I łapie Kamil Rączka i zdobywa przełożenie.
wejść tuż tu luk. Daleka piłka. Bardzo daleko ta piłka. Przyrodzenie. Rozpoczynamy tę trzecią próbę. Bardzo ciężkie sytuacji teraz nasze rozgrywające z biega na prawą stronę. I tak jest! Mamy przyrodzenie. Marcin Zlata za to. Jeszcze do mnie raz po 15 jardów na akcję. Widzimy po raz kolejny luk zatem na boisku. Tak jest! Mateusz Kometa! W tym momencie 3-2. Nasi zawodnicy zbliżają się już do pola punktowego. Grzegorz, ale tym razem Grzegorz Wójcik postanowił zatrzymać piłkę na siebie. Gości, zobaczmy, czy się uda. Jest pierwsza próba, jest akcja podaniowa i to jest touchdown dla Warsaw Dukes. W tej opcji do gry powrotnej, przygotowany już z numerem 25, Bartłomiej Sikora. Pamiętamy, że wcześniej miał problemy z odebraniem futbolówki. Tym razem złapał ją bez żadnych problemów i zdołał się wyrwać pierwszym zawodnikom drugiej linii obrony również. I to będzie jego drugi touchdown po akcji powrotnej w bieżących rozgrywkach. A więc z tego jarda Lions, a tymczasem ciekawy pomysł, będzie na pewno akcja podaniowa, chyba że zdecyduje się na solowy bieg Avery Nellons i daleka bomba, dalekie podanie w pole punktowe, to jest touchdown, który złapał Krzysztof Ufnal. Wizji, co również bardzo, bardzo nas cieszy. A tymczasem Avery Nellons, dużo wolnego miejsca, dużo czasu, czy zdoła wbiec w pole. Jeszcze raz Daniel Krawiec próbuje podania, tym razem ładnie, bez najmniejszych problemów i to jest ekipę Warsaw Dukes. Zobaczmy, kolejna zagrywka, znów chyba próba akcji biegowej, tym razem Daniel Krawiec, dużo wolnego miejsca i wbiega z piłką w pole punktowe.